Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Dom 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj Cattle and Crops. Dzisiaj taka wersja, oczywiście Professional Farmer Cattle and Crops, bo to teraz tak się nazywa, trzeba pamiętać dobrze o tym. Bardzo fajnie przyjęliście ten odcinek, taki wprowadzający po tej długiej przerwie w tą najnowszą aktualizację do tego właśnie, do tej cudownej odmiany tej gry. Były zdania podzielone, ale naprawdę większość chciała, żebym zaczął tą karierę, żebym sobie od nowa zobaczył, co ta gra nam szykuje. Oby było coś fajnego, żebym na przykład, nie wiem, jakieś misje musiał przechodzić, coś w tym stylu, żeby ta gra mnie jakoś przekonała do siebie. Mamy 1 kwietnia 2000 roku, mamy 500 tysięcy na koncie, jest ponad 12 stopni Celsjusza i tak szczerze, ten wstęp pominąłem, bo identycznie ten wstęp zacząłem w poprzednim odcinku, czyli gdzie co tutaj leży, więc drugi raz nie chciałem tego robić. No ale zaczynamy. Zaczynamy z tymi 500 tysięcy euro i nie mamy nic. Mamy kompletnie nic. Zaraz wam tutaj zaprezentuję. Więc teraz tak, mój poziom to numer 1, 0 expa, czyli trzeba zbierać doświadczenie. 500 tysięcy, nie mam zwierząt, nie mam pracowników, nie mam pojazdów, ani żadnej współpracy, ani handlarze, biogazownia, nic kompletnie tutaj się nie dzieje. Przebyłem dopiero 800 metrów. Fajnie z jednej strony, że to wszystko jest opisane. Maratończyk, więcej doświadczeń, no coś tu się dzieje jednak będzie. 10 hektarów to 25 akrów, proszę bardzo. Nie pomyślałbym nawet o takich sprawach. Słyszałem o arach, ale o akrach jakoś nigdy nie wleciało mi to do głowy. Mniejsza z tym. Nie wszystko człowiek musi wiedzieć. Dobrze, więc lecimy dalej. Tu mamy oczywiście wszystkie pola od tam 1 do 409. Też zaraz sobie wybierzemy, zobaczymy jakie w ogóle pole będzie dostępne. Planowanie. Proszę bardzo. Misję, kalendarz, proszę bardzo. Bardzo ładny kalendarzyk jest. Dzisiaj mamy pierwszy. Czyli mamy teraz. Pierwszy, godzina 13. Czyli to mamy gdzieś tu. Można sobie tu coś kliknąć. Aha. A, tu gdzie już jesteśmy, to nie możemy klikać, ale dalej możemy właśnie ustawić zadanie. Zachowaj kombinację pojazdów, proszę bardzo. Praca w polu. Poprzecznik, obszary pola, ustawienie maszyn. Proszę bardzo, pracownik nawet za mnie może to zrobić, ale jajka. Trzeba będzie się pobawić tutaj i to wszystko ogarnąć, ale dobra. Kalendarz kalendarzem. Deszcz, duże zachmurzenie, lekkie zachmurzenie i słońce. Taka jest wersja, jeżeli chodziło o te tutaj ustawienia kalendarza. Zaraz tak, misji nie mamy, zadań na razie, zadanie sobie sami ustalamy. No i mapa wygląda tak, a nie inaczej. Myślę, że będę chciał to ogólnie, bo Jezus Maria, chciałbym to tak przybliżyć bardziej, dowiedzieć się co tu jest. Handlarz gnojówką na przystani. Chciałbym też dowiedzieć się co tu jest, ale chyba nie wszystko się dowiem. No nie, niezbytnio. Nie chcę mi to pokazać. Ale handlarz gnojówką to jest w ogóle coś pięknego. Myślę, że się przejdziemy. O, tu jest pewnie biogaz. Tu jest w ogóle... coś mi wyskoczyło. Wykonawca, proszę bardzo. Oczyszczalnia ścieków. Stacja benzynowa i do nasion kupowania, bo tam byliśmy w poprzednim odcinku, oraz handlarz zwierzętami. Całkiem sporo, spoko jest to rozmieszczone. Trzeba bardzo daleko pojeździć. Ale okej. Okay. Mamy finanse, czyli to, co wydajemy. Mamy pracowników, zwierzęta, no i wiadomo, to co najważniejsze, pojazdy. No i te 500 tysięcy trzeba powoli wydawać, więc kulturalnie zacznijmy od ciągników. I weźmiemy sobie najpierw, albo jestem ślepy, albo dopiero tu są traktory. I teraz tak, co mamy dostępne? Mamy dostępne tylko 4 traktory. Będę szukał modów do tej gry. Jeżeli będą dostępne i będą całkiem spoko, to będę je dodawał. Fajnie by było. Ale teraz tak, co mogę? To mogę, tego nie mogę, tego też nie i nie. Czyli musimy od Mercedesa
benzo zacząć. To są wersje, oczywiście, trzy modele. 95 koni, 136 i 180, ale ja pewnie za to, że dopiero zaczynam, mogę kupić sobie te dwie pierwsze wersje. 95 i 136. Powiem szczerze, można by było takiego już byczka kupić, bo ten tak delikatnie wygląda, co nie? No takiego byczka ogarnąć można. Oczywiście można też wypożyczać na ile godzin nam się tutaj zażyczy. Nawet na 72 godziny za 10 tysięcy. Nieopłacalny interes, bo lepiej sobie go kupić wtedy, żeby się nic nie zbugowało, ale ten promień skrętu, konsola przedniej ładowarki nie ma oczywiście. Maksymalna prędkość 40, ale więcej tutaj nie wymagam. Więc za 35 tysięcy kupimy sobie tą maszynę. Znikłe pieniądze, mamy już to. I teraz tak, żeby myśleć, co dalej będziemy tutaj kupować, no to ja muszę iść ogarnąć pole. Wejdźmy sobie na mapę. Wejdźmy sobie na mapę. Tu jest nasza gospodara. Jeżeli chodzi o sterowanie mapą, to jest naprawdę sztos. I które pole można by było wziąć na początek? Byleby nie to, bo to jest tak znane pole, że nie chciałbym ciągle robić na tym samym. Na pewno też nie chciałbym przesadzać. Ja bym jakieś właśnie parę małych poletek kupił za parę tysięcy. To na przykład i to. To jest paręnaście tysięcy. Można by było gdzieś dalej na przykład większe. No dobra, kupmy pole numer 17. Super. Kupmy pole numer 15. Kupmy obok pole numer 13. Wszystkie małe, bo z jednej strony ja nie wiem też, z czym my tutaj zaczniemy. Fajnie, że tak to tutaj ogarniamy. I można by było jeszcze coś wymyśleć. Myślę. A jak ja myślę, to jest dobrze. Coś dalej. Ja pierdykam. Tutaj to jest coś pięknego, jeżeli chodzi o sterowanie jak na razie. Szukam jakiegoś fajnego pola, które by mi się spodobało. I żeby był całkiem spoko dojazd. Tutaj na dole, nie może, że tu gdzieś właśnie. Za rzeczką, żeby się całkiem sporo przejechać. Akurat nam 400 tysięcy zostało. A to pole jest sporawe. Dobra, weźmiemy tak, weźmiemy to. Aha, wymaga reputacji. Aha, czyli tam już nie można. Tam nie można, bo to jakieś punkty reputacji, czyli tutaj tylko też nie wszystkie. O, proszę bardzo, czym większe pola nie można nawet kupować, bo żadne wymaga reputacji, a tej reputacji nie mamy, bo my dopiero zaczynamy. Nawet tego poletka też chyba nie można. Ale jajca. No tak, koło domu możemy sobie kupować, bo to są, można tak powiedzieć, moje. No ale nie chcę tylko koło domu. Tu jest jeszcze całkiem spoko. Tutaj też, tutaj też. No i miasto i na dole. Czy wszystko w tą stronę mapy można? No dobra, to żeby tak nie było, że to chyba to weźmiemy. Kogut tam napierdziela mocno fest. Okej, okay, nie ma problemu. Mamy pola. Jedziemy sobie dalej. Szkoda, że tę misję niedostępne. Kategoria fabuła. Wszystkie misje też nie można. O, witaj, zaliczone. To ogólnie i mamy to mocno zaliczone. Dobra, nie będą dostępne. Wszystkie. Pierwszy raz się tym bawię, więc zobaczymy. Na razie z pracowników nie będę przesadzał. Personel, rynek pracy po grubości. Zwierzęta też w tym odcinku nie ogarniemy. Dobra, ogarnąłem pola i teraz chciałbym posiadane pola. Będzie mi wygodniej. I teraz tak. Każde pole jest po kultywacji. Dobra. I teraz tak. Ogólnie nie są takie fatalne. Temperatura wszędzie taka sama.
Głębokie spulchnienie to chyba jest worka, więc nie wiem, jak to w ogóle będzie warunki gruntowe. Czy mogę coś poczytać o tym? Chyba gdzieś by ten pług się jednak przydał na sam start, żeby spróbować się zobaczyć, jak to wygląda. Okej, okay. Kategorie bierzemy sobie plugi. Jakie mamy plugi? Mamy pług dwumetrowy. Mogę go kupić. To jest bardziej jakiś kurne a la Głęboż. Taki świrowaty. Proszę to wyłączyć. I taki fest normalny. Czteroskibowy. Też go mogę kupić. Za 26 tysięcy więcej nie mogę, tak? Pięcioskibowego nie mogę. Więc nic, no trzeba zacząć od zera, więc kupimy. Cyk, mogę mieć jeszcze trzy maszyny, więc muszę to z głową pomyśleć. Dopóki nie ogarnie się dalej zabawy. Fajnie w ogóle tutaj to wszystko wygląda. Przyczepki, nie przyczepki, to też trzeba będzie z sensem pomyśleć i kupić. Też talerzóweczka, ale myślę, że na pewno na siewnik. Początkowo też będzie, ale to może w kolejnym odcinku. Siewka też. Ciekawe. Ciekawe, jak to wszystko wyjdzie, ale myślę, że zacznijmy od tego pługa. Najpierw wsiądźmy do naszego Ferrari. Akurat moim zdaniem udał im się ten Mercedes, bo fajnie, fajnie tutaj to brzmi. O, udało się go nawet podłączyć. Dobra, gdzie my jesteśmy? Poproszę M. Jesteśmy tutaj, nie jest tak fatalnie. Moglibyśmy od razu zajechać do domu, tak zwanego. Do domu, do Napole, zobaczyć, czy jak tam coś zacznę orać, to czy nam się coś wtedy zmieni. Czy po prostu po kultywacji tutaj już najlepiej jest też dać. O, poczekajcie, bo nam na przykład coś wyskoczyło. Tutaj zakupiono nowy pojazd. Okej, dobra, myślę, że to coś ważniejszego. Lustereczko można sobie ustawiać. O, proszę bardzo. Parkuję tak na razie. Trochę bestialsko, ale muszę. O. Tak. O, to Polska walczyła. Czy mnie będzie wyprzedzać? Czekajcie, muszę wszystko ładnie widzieć. Z drugiej strony, jak w życiu, musi pięknie być. Nie, tak, muszę kółeczko tak. I tutaj tak, ok. Jesteśmy ogarnięci. Teraz zobaczmy, czy te lusterka zdają egzamin. Chyba za bardzo je wykrzywiłem. No dobra, to jest całkiem spoko ustawione, więc jest git. My ciśniemy na pole. Niecałe pół kilometra jeszcze. Zobaczymy w ogóle, jak to tam będzie to działało. Ja akurat, nie no, mówię, Mercedes się udał, ale tak jak mówię, muszę poszukać, czy są modyfikacje do Cattle and Crops. Czy coś fajnego wyszło? Małego, bo jednak fajnie by było zacząć, gdy naprawdę tutaj nie możemy nic większego kupić. Jakiś mały też ciągnik do tego, bo ten już jest całkiem bykowaty, co nie? Więc czy coś innego? Kierunkowskaz. Dojechaliśmy. Zacznijmy sobie od tej strony. Co tu się wydarzy? Orka na pełnej. Proszę, na wstecznym. Proszę rozłożyć. Czteroskibowy pług obrotowy Lemken. Mi się zdaje, że klikamy w tym momencie. No, halo. Go! Na tempomaciku, ogień. Teraz chciałbym w ogóle zobaczyć jedną rzecz. Co się dzieje z polem? Fajnie, że tu nie są podpisane te numerki. Więc tak średnio będę musiał sobie poszukać. Ale dojedziemy do końca i zobaczymy,
czy coś się wydarzy. Z drugiej strony też, no jak nowe pole, to fajnie by było przeorać to jednak, żeby tutaj coś się działo. Ale w głębi duszy liczyłem, że coś będzie się działo. Może dopiero jak przewinę dzień. Nie wiem. To jest z jednej strony taka ciężka gra, bo z jednej strony nie wiadomo, co tutaj mamy w tej grze. Oj, tu nie chyba, przepraszam. Bo tu jest, tak, rotacja. Rotacja jest na R, a to nie farming. No fajnie, z jednej strony ta orka ładnie wygląda, bo bruzda jest całkiem spoko zrobiona. Niści się ją, jak się wiedzie, nierówno. O, niech będzie ręczny, bo on będzie tak to mi się czołgał. Wyłączmy sobie... nie chce mi się tam wyłączyć. O, chyba się wyłączyło. Więc teraz tak to klikamy i F1. I idziemy sobie teraz na pola. I to, co teraz robię, to jest pole numer A. Jest teraz to pole numer 17 i właśnie wyskoczyło, że jest 8% zaorania. Więc fajnie by było, żeby jednak zaorać do końca. Wtedy też będzie lepiej. No i potem trzeba będzie siewkę kupić, żeby rozwieźć nawóz. Wzrost plonu, proszę bardzo. Co to w ogóle za jakiś znaczek jest? Wiadomo, zajmuję się tym polem, ale mniejsza z tym. No więc trzeba walczyć. Mam pół hektara tutaj. I będziemy tutaj ogarniać. 10 tysięcy. Znaczy, kupiłem za 10 tysięcy to pole, czy teraz sprzedać mogę za 10 tysięcy? I też ciekawe, czy cena będzie na przykład się wzrastać, gdy ja będę ulepszał. 10-200, na przykład po zaoranym polu, czy tutaj coś wtedy się wydarzy. Ogień, daj mu na zimnym. Właśnie tak się zastanawiam, czy wyleciałby z tego, z bruzdy, jakbym jechał w środku. Z jednej strony fajnie by było, gdyby nie wyleciał. I na razie, no, tak mu się udaje, że nie wylatuje. Więc orka całkiem realistic rzecz mógłbym. No dobra, na razie się spisuje. Nasz nowy nabytek. Ale teraz zaorać, dobrze, mamy pół hektara, a ja nawet nie chcę myśleć, ile będę orał to pół hektara. Ale na pewno też chyba nawet nie ma co myśleć o drugim polu. Jakoś tak dziwnie schodzi z obrotów, gdy się włącza tempomat. Co jest dziwne. No dobra, znów wjechałem w tą bruzdę i... No teraz wyjeżdża z bruzdy. Dziwne, że go wyciąga już teraz. Mu trzeba pilnować. Chciałbym się tutaj przesunąć kamerą, ale boję się kliknąć obojętnie czego. Po ostatnim odcinku, jak dobrze wiecie, zakończyło się bez zakończenia, bo już po prostu nie chciałem od nowa to robić. Po prostu mi to usunęło. Jak klikłem coś, ruszając kamerą, i w tym samym czasie mi po prostu usunęło cały mój zapis. No i wiadomo, no od nowa nagrywać to byłoby bez sensu. Tym bardziej, że już miałem prawie 3/4 odcinka nagrane. Myślałem, że w drzewo uderzę, ale nie, udało się. Więc sobie odpuściłem, bo wiedziałem, że i tak dowiem się w ogóle, czy ta seria wam się... Czy w ogóle ten Cattleland Crops to wersja do nagrywania. Więc akurat teraz tak najadę na pełnych obrotach. To trochę chyba za szybko, co? Nie no, te 12 to w sam raz akurat przy takim byczku. Widzę sobie, że na przykład troszeczkę OBS-ik dostaje pod dupce. Jak w poprzednim odcinku było wszystko git, tak w tym odcinku już widzę, że jak jadę w tą stronę, to coś go boli. Więc ciężko tutaj coś powiedzieć. Okej. No dobra, z jednej strony trzeba walczyć z tą grą. I... Mamy swoje pieniążki. Rozwalamy to, że jak wysiadamy, to zmienia nam się kamera na tego naszego Jośka. Ale wreszcie nie ma, bo kiedyś by mieli takie tylko
kufajki z Catalan Cropstar, są jakieś fajne kombinezony niebieskie, więc całkiem spoko. 110 tysięcy wydane, to po pierwsze. Po drugie, bym ten czas dał na... Na ile czas można nawet na 120 dać najszybciej? Nie no, bez przesady. Dajmy na 3, żeby coś się działo nam tutaj. Idźmy teraz zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dystans przebyty pojazdem, proszę bardzo, już prawie 2 km będzie. Już trochę się tam uwora. Ale teraz chyba najważniejsze. Personel. Personel. Zaraz zobaczymy, jakiś chyba najlepszy ten personel, bo widzę, że tu gwiazdki. Pani Solveig Eckstein, ale bez przesady, nie jestem aż takim bogaczem, żeby... Myślę, że Benfrida weźmiemy, ma 18 lat i 6 miesięcy, młody. Nie mogę zatrudnić, mogę tylko najmić na co, na ile, na 24 dni? Czy godziny? Ej, tak się, no, nawet nie wiem na ile. No dobra, nie, zapłacą mi te 2000 i na 34. Czy dni, czy godzin, szczerze naprawdę nie wiem. Ale niech się chłopak tutaj zabawi, nie mogę tego ogarnąć, okej. Okay. Mamy pierwszego pracownika. Christina go chyba wymieniła. No tak, tutaj widzę, że na te fotki grubo, na pełen etat, okej. Okay. Pójdźmy teraz, jeżeli mamy takiego pracownika jednego. Aha, no zero, czyli nie mogę ogólnie, chyba nic takiego zrobić, ale mniejsza z tym. Jak to tam się to planowanie robiło? Tutaj, czy zbiornik, sprzedawca? O, proszę bardzo. Zbiornik, magazyn z ziarnem. Gospodarczy zbiornik na gnojówę, proszę bardzo. Handlarz. Kup, sprzedaj, bycia gnojówka, słoma, plewy, woda, nawóz, jęczmień, pszenica, żyto, kukurydza, szlam ze ścieku, diesel. Wszystko jest u handlarza rozpisane, co ile kosztuje. W banku mogę sobie wziąć kredyt, proszę bardzo. Wysokość kredytu mogę wziąć 120 tysięcy najwięcej. Chociaż jak zwiększę sobie, to nic to nie zmienia. Grubo, że się tak wyrażę. Poczekajcie, bo ja się pogubiłem trochę teraz. Chyba jesteśmy na polu, tak? I tu mogłem użyć tego pracownika, czy też nie? Czy to w planowaniach? Tu było. Kalendarz, właśnie. Nowe zadanie. Kierowcy. Czemu nie chce się dodać ten? Zbieranie, karmienie, praca w polu. Praca w polu. Wybierz pole numer 17. Wybierz cel. Cel po pracy w polu. O, proszę bardzo. Weźcie dobory gospodarstwa, oczywiście. Wybierz, nie wiem, szczerze, mniejsza z tym. Niech będzie południe. Uruchommy. Chyba zostawię tak, ten brak kierowcy. Super, ale przecież ja jestem tym gościem tutaj ogarnięty. Wybierz. O, wybierz. Zapisz. To jest praca w polu. Cygmyk fuk. Czy ja jeszcze muszę tutaj coś dodać? Chociaż nie chciałbym uruchomić pracy od nowa. Może zajarzę, że trzeba orać za mną. Jeszcze tutaj. Nie, dobra, niech tak będzie, jak będzie. Praca niegotowe. Stan, kalendarz. O, coś się dzieje. Zajebał mi ciąg. Okej, okay. No problem.
Pójdziemy zobaczyć, co pracownik robi. Z jednej strony może chociaż to będzie bekowe. Ale zmienię. Nie, właśnie, którą kamerę lepiej, ale chyba to. Jestem tak bardziej ogarnięty wtedy. Co ty to wtedy będziesz tutaj kminił, ziomeczku? Bardzo mnie ciekawi. Jeżeli on przejechał naokoło i wjedzie od tej strony, ale będzie orał normalnie tak, jak Pan Bóg przykazał, to będę w szoku. No fajnie, fajnie. Zostawiłeś duży poprzecznie. Ale niechaj ci tak. Ziemia lekką będzie. Dobra. Ta gra będzie taka trochę dziwna, bo będzie bardziej więcej takiej gadaniny i sprawdzania tej gry niż całej roboty. O, praca w polu w trakcie. Kalendarz pokaż. Nie wiem, jak z tym poprzeczniakiem. Czy tutaj coś można zmienić? Dobra, niech sobie robi. Można jakoś stan sprawdzić? Liczba pracowników? Kalendarzyku, o. I on będzie... On będzie robił do 14. Ileś tam? Zaraz sprawdzimy. Tak średnio to daje, jak przyspieszę, co nie? Jego to nie przyspieszy. Szkoda mi się, że będzie tak zapierdzielał w tą i z powrotem, co nie? No dobra, ale jak teraz... Na przykład dam na czas na 30, co nie? I wezmę sobie ten kalendarz. Nadal to nie zmienia faktu. No dobra, no ma godzinę może na to, że on to w godzinę normalnie zrobi. Ten czas też nie będę odwalał maniany, zrobimy ten czas, znaczy, żeby coś tam leciało. No orkę robi. Z jednej strony fajna sprawa, bo opuszczam pracownika, który mi tą orkę robi. O, mamy zadania. Otrzymano 10 punktów. Super. Pokonano piechotą 1 km, zajebiście. Pieniążki uciekają mi z konta, bo chyba on bierze jakieś tam też moneje za to. Pójdźmy zobaczyć w ogóle, jak z tej strony zrobi poprzeczniak. Niech się dzieje, wola nieba. Szkoda, że tylko właśnie ten jeden ciąg jest. No bo dwa Mercedesy kupować nie będę. Zrobił większy, ale dobra, ja tą poprzeczniak mogę nawet po niej zrobić. A jak wyszło na to, że on jeszcze zrobi poprzeczniak, w ogóle to zły był. Może on o to chodzi, ale dobra, mniejsza z tym. Niech on to sobie robi. 388 tysięcy i teraz tak, kategoria traktory. Nic nadal nie mogę zmienić oprócz Mercedesa, wiadomo. Czyli tylko ten Merolek wtedy by wchodził w rachubę. Trochę szkoda, chociaż jakbym na przykład kupił tego mniejszego Merola. Właśnie 95 koni za 25 tysięcy. Do niego siewnik. Zawsze lepiej na dwa w ogóle Mercedesy zacząć niż w ogóle. Nic, to nie? Więc teraz pójdźmy siewniki, bo to też będzie przydatne. I teraz tak. Mogę go kupić. Mogę. Tego nie mogę. No tak czułem. Takiego byka to nawet nie miałbym z czym zgrać. Ta potrzebna moc to już w ogóle. Tu zapotrzebowanie jest spoko. Ale to... Do kukurydzy. Ha. Tu mamy zapotrzebowanie 140 koni. Jest to trochę przesadzone, że się tak wyrażę. On tam sobie jedzie z tematem. Fajny. Fajnie, że poszli w Mkena też, co nie? Czemu by nie? Jęczmień, trawa, żyto, pszenica. Beka z tym wypożyczeniem, nie powiem. Nawet jest beka. No ale dobra, jakbyśmy wzięli Lemkena, czy w ogóle jest w kultywatorach coś? Takie są kultywatory, siewniki, traktory, widły, łopaty.
Roztrząsarki, rozsiewacze, pługi. Kultywatory też byliśmy. Belki koszące? To nie są belki koszące. Kombajny, kombajn tylko tukano i... O, mogę kupić tukano, proszę bardzo. Tylko, że na tukano wszystkie pieniądze wtedy wydam. Więc tu na wypożyczenie tukano będzie na pewno brane. I to ostro. Co mamy? Mamy prasę, klasa. Mamy w obciążnikach trzy obciążniki. Mamy w przyczepach. Nawet całkiem sporo tych przyczep. I cenowo oprócz Hawa jest... O, tak się... Szczerze to tylko jaskinkę można kupić, która ma 18 metrów sześciennych wypełnienia. Lecimy, sprawdzimy w ogóle jakie to są rzeczy, bo ja tak szczerze nie patrzyłem. Transportowe, pługi to żeśmy widzieli. Rozsiewacz nawozu. Właśnie, jak jesteśmy przy rozsiewaczach, kupmy rozsiewacz. Ja opryskiwacz nie potrzebuję, rozsiewacz. Aha. Czyli jednak opryskiwać. Nie mogę, nie jestem ten. Muszę zrobić wymagania, nadchodzi zima. Proszę bardzo. Dobra, no to trzeba będzie wydać trochę pieniążków. Z jednej strony mamy, więc czemu by nie? Tam jest zadanie, nadchodzi zima, my dopiero mamy wiosnę, więc pozdrawiaj się. Tu nic nie trzeba. Dobra. Kupmy to. Kupmy też to. Więc zacznijmy od tego typu. Roztrząsarki. To nie są roztrząsarki. Bidły, łopaty to nas już nie interesują. Dobra, idźmy po ten traktor. I kupimy tego małego Merola jak na razie. I jeszcze w tym odcinku to ogarniemy. O, mamy kolejne ogarnięte. W ogóle, o co tutaj chodzi? Czy mamy coś, kupiono nowy pojazd tylko i nic więcej, Mercedes i tak dalej, okej, okay, niech on sobie oraz, no jest fajnie, że jest takie coś dane, że pracownik nawet ładnie jest zrobiony, bo gościu całkiem spoko tutaj sobie ogarnia to. Zobaczcie jak milusio, można sobie pojeździć zamiast niego, a my wsiądziemy sobie do małej bestii. Która, czekajcie, od której strony podjechać tutaj? Od tej strony muszę. Podjedziemy najpierw pod beczułkę. Tyk, 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 tyk. Okej. Okay. Cyk. Bierzemy opryskiwacz. A jak się bawi, to się bawi. Co można, to kupujemy. Z jednej strony mamy 300 tysięcy, na coś to trzeba wydać. Na pola nie możemy, bo za dużo tych pól nie kupimy. Tym bardziej też nie chcę, bo nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało dalej. I teraz tak, jesteśmy tutaj i teraz handlarz wodą. Nie wiem tak szczerze, gdzie mam jechać teraz. To jest ta oczyszczalnia, tu jest jakiś wykonawca, tutaj robi mój pracownik, tutaj wiem, że były nasiona. Nie wiem, może tu trzeba się przejechać, co nie? Ustawię sobie tak, żeby coś tutaj się działo. I zobaczymy, co tu możemy ogarnąć. Skręcimy w lewo. No to... A nie, to mam jechać dłoń. Już się wystraszyłem, czemu takie coś jest. Dobra. Zresztą tam u nas coś było, ale... O, proszę bardzo, można sobie wybrać nawóz i nalać. Ole, od tej strony, patrz jak nam ładnie podłączyło, jak zaciągło. Dobrze, niech tutaj napełnia. Nie ma problemu, jeżeli chodzi właśnie o napełnianie, no trochę to trwa. Nie powiem. Damman Land Cruiser. Ciekawe, czy mogę do tej beczki też nalać. Mamy tu jakieś podłączenie? Tak średnio tu widzę coś. Mniejsza z tym. Niech to się ogarnie. Niech to sobie naleje się.
Zobaczymy. Tutaj zauważyłem, że jest 64% do 36. Tak to jest rozegrane. Tutaj w tym oprysku. Teraz będziemy mieli pełny opryskiwacz. Ok, dobra. Ogarnięte to, co jest. Czy ja mogę coś zrobić? Nie. A dobra, a Lemken. A wybierz typ napełnienia. Właśnie nie wiem, czy woda. No, z jednej strony to już mam ogarnięte, a samą wodę może wezmę? No bo kurczę, szczerze nie wiem, pierwszy raz takie coś aż robię, żeby wybrać się. Tam nie mogłem wybrać nic oprócz Ułana. Więc tu weźmiemy sobie tą wodę, co nie? Zawsze muszę pamiętać o tym, że żeby ten trzymać kontrol. Podczas. O Boże, tu jest kran tak zwany nam tutaj. W ogóle przez co to przeszło. Żeby tak było bardziej realne, to chociaż odjedziemy. To żeśmy odjechali, zapomniałem. Jeszcze raz, woda. Dobra, nalane do pełna. Tam za dużo litrów nie zostało. Ok, dobra, spadamy dalej. Co tu się wydarzyło? Ładunek kupiony. O, ma. Stój. Zakupiono, otrzymano trochę reputacji. I tutaj też trochę reputacji. Na punkty to jest gruby przelicznik. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, co nas tu jeszcze czeka. Na razie tu tutaj oprócz jakichś hal to za dużo nie widzę. No ale oprysk na pełnej tutaj. Tutaj do środka trzeba wjechać. Tu w ogóle dymy jakieś rzeczy. Czy nie jest jakiś skup tam chyba zboża? Bo tak widzę, że takie rzeczy tu się dzieją. Trzeba pozwiedzać, po prostu trzeba pozwiedzać. Też o co tutaj chodzi. Tu mamy silosy, to jest widoczne. Tutaj, tutaj można kupić sobie tą gnojowicę. Też trzeba pamiętać, żeby porozlewać ją. Przyjechać tu jakiś skup belek. Dobra, ogólnie jak mamy ciągnik, to można jakby było gówno pojechać. I spadać do domu po prostu. Można by było nawet fajnie, bo dojedziemy sobie prosto do domu. Czyżby mi nie chciało znaleźć trasy, bo nie jestem na drodze? Tak, bliżej drogi i od razu zaczęło. O co tutaj chodzi? No i dobra, to my jedziemy do środka. Czekajcie. Zatrzymajmy się. Sprawa związana z lusterkami, ciąg dalszy. Tak. Kurde. Uciekło mi. Muszę widzieć to wszystko. Cyk. 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 O, dopiero tam coś nadjeżdża. O, dobra. Razu widzę samochodzisko na pełnej. Dobra, puściłem mu kierunkowskaz. Tu jest rzeczy naprawdę dużo, żeby poogarniać to wszystko. Jestem w szoku, no gra jest mocno rozbudowana. Takiej interakcji farmingu na przykład nie ma, żeby sobie fajnie tak ustawiać lustereczka. Nie wiem, zakręcić sobie korbką tutaj, tak. O, na przykład. O, cyk, cyk, cyk. Szybka, akurat tu nie widać, żeby nam się szybko rozkręcała. Ale drzwi się możemy otworzyć. Wtedy słychać mocno, jak daje. Z drugiej strony fajnie słychać nawet, więc zostawmy sobie, chociaż może to sobie otwórzmy. A to sobie zamknijmy. Oj, tu był ustąp, ale nie ma problemu, tak?
Fajnie, że szybko przejechałeś. Wiatr we włosach. Kurczę, no trochę dzisiaj żeśmy zakupili tych nowych nabytków. Ciekawe, jak ten mój pracownik tutaj sobie radzi. Zaraz tam się przefruniemy. Fajnie, z jednej strony dwa Mercedesy, ale na pewno będę chciał szukać coś ciekawszego dalej, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No, ale zawsze taki opryskiwacz też się przyda, potem go schowamy. Z drugiej strony, teraz nawet go można schować. Tu oczywiście do tankowania. O! Da mi się cofnąć. W tej cudownej grze, no jest troszeczkę inna akcja. Trzeba poczekać, bo tutaj wrotka nam się muszą otworzyć. Wrotka się otworzyły. Najlepsze, jak on sam sobie gazu dodaje niekiedy. Okej, okay, dobra. Enter gasimy. Wysiadamy. O, jesteśmy na polu. O, ja pierdykam, jakiś tam zajączek zapierdziel. Czy tam świnka morska, nie wiadomo co to jest. Dziwne. Tak szczerze, no w Polsce jakbyśmy na to patrzyli, to jakaś bardziej szczur. Boże, coś się stało. On jest strąbił? Ten dzik mnie strąbił? Halo? Kurwa, specjalnie po to wysiadłem. Żeby zobaczyć, co to jest, a tego nie ma aż od razu. Ej, ale ogólnie zaorał całkiem sporo. Więc nie ma problemu. Nie chcę chłopogoro. Ale zmienimy kamerę. Ładnie spulchniona ziemia. Zobaczmy na sam koniec jeszcze, jak wygląda pole numer 17. 77% zaorane. Kultywacja 23%, spulchnienie 0, więc to jeszcze będzie po grubości szło. A tu wychodzi na to, że potrzebujemy fosfatu całkiem sporo, żeby weszło tutaj na swój czynnik, ale zobaczymy. To z biegiem czasu ogarniemy, proszę Państwa. Powiem szczerze, że trochę jestem w szoku, bo ta gra jest no, ciężka. Ciężka, żeby to wszystko zakumać. Ja też będę się dopiero z odcinka na odcinek wszystkiego uczył, więc powoli będziemy działać. Wy też, jeżeli graliście i coś wiecie więcej, możecie mnie jakoś nauczyć się bardziej ogarniać tą grę, to chętnie piszcie w komentarzach i ja na pewno poczytam i będę wspominał w kolejnym odcinku. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę, no bo żeby przywitać ten czas kariery w Professional Farmer Kaden Cropsy, jak najbardziej. Chłop tam zmieniał biegi bardzo mocno, więc dla niego też zostawcie łapkę w górę. Chłop w szoku, fajnie, fajnie wygląda, nie powiem, strąbi mnie. A jak? Fajnie, z jednej strony zajebista sprawa, że takie coś jest wymyślone. Nie, że tylko się zatrzymuje, ale też trąbi. Super gościu. Ja Wam serdecznie dziękuję. To by było na tyle w tym odcinku. Do następnego. Na razie, trzymajcie się. Cześć.